witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Więc dzisiaj omówimy sobie drugą stronę zadań Jałśniaka Mrajskiego. Więc w poprzednim odcinku zrobiliśmy sobie całą stronę pierwszą. Tak, pierwsza. Odblokowaliśmy już tutaj samego Jałśniaka, kilka przedmiotów do niego. Dzisiaj odblokowujemy pozostałe przedmioty z jego zestawu oraz dodatkowy styl do Jałśniaka, czyli Jałśniak Pazurancki. A więc ostatnie zadania były dosyć proste, były bardzo proste wręcz, można powiedzieć. Niektóre mogą być czasochłonne, jak na przykład te osłony, zdobycie osłon. Tym razem mamy kolejne zadania i te mogą być bardziej czasochłonne i niektóre może nawet trochę trudniejsze, ale po kolei. A więc naszym pierwszym zadaniem jest zadaj przeciwnikom obrażenia. 7500 obrażeń. To jest proste, samo robi, wiadomo. I za to mamy ekran ładowania, kolejny. Dalej mamy nieść pełny stos amunicji przez 10 metrów. Zgaduję, że tu chodzi o to, że musimy po prostu zebrać maksymalną ilość amunicji, jaką można zebrać, i nieść ją w ekwipunku. To może być trochę czasochłonne, trudniejsze, ale okej. Dalej mamy daj się zlikwidować w różnych meczach. To również jest czasochłonne ze względu na to, że musi to być w różnych meczach. Czyli w 9 różnych meczach musicie dać się zlikwidować. Dalej mamy przewróć pojazd. To już widziałem w internecie, że wiele osób też miało z tym problem, żeby to auto obrócić. Zobaczymy, jak nam się uda. I kolejne zadanie, przedostań się z rozstaji Kenjutsu do poplątanej przystani, nie dotykając wody. A więc powiem zupełnie szczerze, możemy spróbować na razie te zadania zrobić w naparzance, tak, stronę pierwszą, ale myślę, że może być to, nie będziemy w stanie tutaj wszystkiego zrobić. Na pewno to będzie ciężkie do zrobienia, ze względu na to, że burza już tutaj od samego początku i się bardzo szybko zamyka, ale spróbujemy, więc do gry. Ok, a więc jesteśmy już w grze i mamy, powiedzmy, małe szczęście, ponieważ zarówno rozstaje Kenjutsu, jak i poplątana przystań znajdują się po naszej stronie busa bojowego. Aczkolwiek obie te miejscówki już są w burzy, więc musimy się sprężyć. A więc musimy przedostać się stąd, tam, na tamtą wyspę, nie dotykając wody. Więc w sumie, wiem, że w tym trybie może być to trudniejsze, ale w sumie wcale nie musi, bo mamy już dużo materiałów. Wiecie, zaznaczmy sobie tą przystań. Ok, spróbujmy zbudować się na maksa w górę. Tam podlecieć lotnie. Ok, powinno się udać. No, na spokojnie. Okej, nawet nie musieliśmy w sumie wylądowywać tu, ale dobra. Więc mamy to. To teraz tak. Lecimy z kolejnymi zadaniami. I teraz akurat znalazłem karabin, wybuchowy karabin powtarzalny. Akurat jak już tamte zadanie zrobiłem. Dzięki, gro. Okej, więc mamy pojazd. Teraz spróbujemy go przewrócić. Okej. Spróbujmy o... Okej. To nie będzie takie proste.
wcale nie będzie takie proste. Widzę. Jeszcze ktoś do mnie strzela. Nie! W pierwszym meczu udało nam się odblokować kolejne malowanie pasujące pod ten drugi styl bardziej i kill-off, styl do kill-offa również pod drugi styl. Ok, więc jak widzicie, udało mi się właśnie zebrać maksymalną ilość amunicji do małych pocisków. Więc teraz idziemy 10 metrów, no i mamy zadanie zrobione. Wyobraźcie sobie, że się gracie jak spoceńcy na naparzance. Wyobraźcie to sobie, że na naparzance są gracze, że się starają. Jak bardzo ktoś nie ma co robić w życiu, żeby się starać na trybie, który jest bardziej for fun. Albo tak jak właśnie teraz w tym przypadku, podrobienie zadań. Okej, jestem po kolejnym meczu. Jak widzicie, nie idzie to za dobrze. Powiem tak. Jeżeli nie jesteście dobrymi graczami, jeżeli nie jesteście spoceńcami, to te zadanie was wykończy. Bo ja nie jestem dobrym graczem, ja to wiem. I ja teraz mam dojść na porządki. Mam po prostu dojść na porządki. Zrobimy tak, że ja tu zrobię cięcie i zobaczymy się po prostu, jak już te dwa zadania zrobię. Naprawdę tu nie ma nic odkrywczego, a one mi na pewno trochę zajmą, więc... No, widzimy się po cięciu. Okej, a więc witam was już po cięciu. I tak, zrobiłem w końcu wszystkie zadania. To jest nagroda za zadania letnie, zadanie związane z miaśniakiem. Gwiazdki. Więc mamy emotkę z gniot klepu, mamy styl miałśniak do miałśniaka marajskiego, miałśniak pazurancki, tak, i mamy styl do lotni plażowy latawiec, lotnia plażowy latawiec i również styl pazurancki. Powiem wam zupełnie szczerze, w normalnych grach było mi przynajmniej prościej to zrobić, te obrażenia. No a śmierci, no to śmierci, wiadomo. Więc jak widzicie, zadań już nie ma. Wejdziemy do zakładki, mamy wszystko blokowane. Więc teraz pozostało już tylko jedno. Posażmy to wszystko i zobaczmy, jak to wygląda. Mamy plecak, teraz kill off, tutaj. Już mamy już oba style, nie mamy oczywiście klasyczne. Lotni nie mamy niestety klasycznej. Mamy jedynie tą dodatkową. Ta jest do odblokowania tutaj w nagrodach z zadań. Dopiero w kolejnym tygodniu, siódmym, dopiero za 2 tygodnie. Dobra, bierzmy na razie tą, co mamy. Weźmy emotkę,
jest. Malowanie. Mamy 3. To jest zadań. To jest do tamtego drugiego stylu. My weźmiemy ten. Kocie wakacje. Pakiet muzyczny mamy. I 2 ekrany ładowania. Tak, jest tutaj właśnie fragment z Amakiti Amakat. Okej. No to wszystko. No to chodźmy do gry. Okej, a więc jesteśmy już w grze. Polećmy sobie tam, na tą wysepkę Ala. Na spokojnie. Więc pierwsza rzecz, którą można zauważyć, że ma on na spodzie klapek taki właśnie jakby wygląd kości wewnętrznych. A tak wygląda lotnia. No, klasyczna lotnia. Nie, szkoda, że nie ma na przykład jakiejś muzyczki, może właśnie fragmentu z tego jego pakietu muzycznego albo coś. Trochę szkoda, ale okej. Te włosy. Nie wiem, te włosy naprawdę dziwnie wyglądają. Okej. Że mimo wszystko ktoś tu leci. Może chodźmy tu. Tutaj też ktoś jest. No dobra. Plecak. Fajnie wygląda plecak. Ale ja raczej. Ja po prostu nie lubię takich plecaków. Takich właśnie wystających, kulistych. Okej, tutaj mamy kilof. Taka łopata. Chyba nie ma żadnego specjalnego. Tego splasha. Czekajcie. Dajmy broń, jakby nas zaatakowali. Okej. Zobaczmy. No spoko. Te włosy są dziwne, aczkolwiek no, myślę, że to jest po prostu kwestia przyzwyczajenia się. Myślę w sumie, że nawet nie są takie najgorsze niż te włosy. Chyba się zacząłem już powoli do nich przyzwyczajać. A zobaczmy malowanie. No. No też ładne, ładne. Może nawet zacznę jego używać zamiast tego czarnego. Miałem, nie wiem. Zobaczymy. Ogólnie spoko skin. Czy zasługuje na miano z tej specjalnej skórki za wyzwania? Nie wydaje mi się. Mam emotkę. Ale nie widać nic. Chyba, że jak się włączy, bo ja mam w sumie włączone te odbicia. To jak się włączy odbicia, to może się widać. Pasuje to do niego. Co można powiedzieć? No, miał śnieg jak miał śnieg. Nic dodać, nic ująć. Jak oceniam zadania? Zadania oceniam tak, że pierwsza strona była bardzo prosta, a druga strona była trudniejsza. To na bank. I myślę, że to dobrze. Bo nie jest to też takie obsiup do odblokowania ten skin, tylko jednak trzeba trochę włożyć w to siłku. Chodźmy tutaj do tego wroga i zakończymy ten odcinek. Znajdę. O. Okej. Masz, proszę.
O, masz całuska. Dobra, stałe było na tyle. Bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Co jeszcze mogę powiedzieć? Pierwszą stronę na pewno najszybciej będzie zrobić właśnie na parzance. Mówię. Co do drugiej, nie powiedziałbym. W przypadku drugiej strony trochę na parzanki, trochę zwykłych gier, bo no, na parzance nie będziecie w stanie zrobić wszystkiego, niestety. Dobra, jeszcze raz dziękuję, widzimy się w kolejnych materiałach na kanale. Pamiętajcie o łapce, jeśli się podobało, subskrypcji i na razie.